Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 22 maja, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Rozpocznijmy, kochani, dzisiejsze rozważanie od pierwszego czytania z listu świętego Jakuba, które zwraca uwagę na taką sytuację, kiedy jakiś człowiek mówi sobie, że jutro pojadę do miasta, tam będę przebywał przez rok, tam będę zaangażowany w handel i odniosę wielki sukces, wielki zysk. I święty Jakub mówi: nie możesz tak mówić, przecież jesteś tylko taką parą wodną, dzisiaj jest, jutro możesz po prostu nie istnieć na tym świecie. To, co powinieneś brać pod uwagę zawsze, to, czy Pan Bóg tego chce, po pierwsze, i po drugie, czy będziesz wtedy jeszcze żył. I myślę, że takie sformułowanie powinno na stałe jakoś tak wejść w nasze słownictwo. Kiedy ktoś nam coś proponuje, to powinniśmy właśnie te dwa elementy brać pod uwagę. Oczywiście powinniśmy planować. To nie jest tak, że powinniśmy jakoś tak iść z owczym pędem i tak to, co życie przyniesie, to po prostu to brać. Nie, powinniśmy planować, ale powinniśmy zawsze brać pod uwagę w takiej ogromnej pokorze, czy Pan Bóg tego chce, czy ja wtedy będę jeszcze żył, a może Pan Bóg ma zupełnie inne plany wobec tej rzeczywistości. I myślę, kochani, że taką ogromną lekcją pokory był COVID-19, kiedy bardzo wielu ludzi miało wypisane całe harmonogramy swoich zajęć, terminarze były bardzo szczelnie wypełnione drobnymi szczegółami i okazuje się, że to wszystko musiało być odwołane. I śluby, i pierwsze komunie święte, i również sprawy związane z rokiem liturgicznym. Wiele różnych takich szczegółów, które były już ustalone i nic nie wskazywało na to, że może być inaczej, jednak trzeba było zmienić. I myślę, kochani, że również w wielu takich przypadkach, kiedy ktoś planuje jakieś imprezy plenerowe, na przykład jakiś koncert na zewnątrz, musi brać pod uwagę, że po prostu zwyczajnie może spaść ulewa albo zerwać jakiś ogromny wicher i wszystko może porwać. I dlatego trzeba po prostu być w takiej ogromnej pokorze wobec tego wszystkiego, co przynosi życie. To wszystko, co Pan Bóg nam daje. I również, kiedy ktoś coś planuje, musi również brać pod uwagę, czy zdrowie mu na to pozwoli, czy jakaś choroba nie pokrzyżuje planów. Kochani, bardzo lubię fotografować i nagrywać różne sytuacje różnych ludzi. I czasem, kiedy po latach wracam do jakiegoś materiału, to z perspektywy widza po latach patrzę w twarze tych ludzi i słucham ich wypowiedzi i myślę sobie, że teraz wiem to, czego oni jeszcze wtedy tego nie wiedzieli. Mianowicie czasem losy niektórych z tych osób potoczyły się w sposób bardzo dramatyczny. One przeżyły traumę życiową, one wtedy jeszcze tego nie były świadome, nie wiedziały tego. Albo wprost przeciwnie, czasem mogło zdarzyć się, że nikt by nie przypuszczał, że ta osoba, taka zwyczajna, przeciętna, odniesie taki wielki sukces, będzie tak bardzo znana. A więc, kochani, Pan Bóg patrzy perspektywicznie, patrzy dalekosiężnie. Pan Bóg jest ponadczasowy. My natomiast, kiedy patrzymy na rzekę, myślimy sobie, wejdę znów do tej samej rzeki. Otóż stare przysłowie mówi, że dwa razy nie wchodzisz do tej samej rzeki. Ta woda się zmienia. Ta, w której byłeś kiedyś, nawet i 10 minut temu, już gdzieś tam poleciała sobie dalej. I kochani, musimy pamiętać, że wszystko w życiu się zmienia, ale Pan Bóg się nie zmienia. A więc do Pana Boga należy ostatnie słowo. I kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to widzimy, że apostołowie również często takim swoim ciasnym myśleniem patrzą na sytuację, w której się znaleźli. Mianowicie powiedzieli: Panie, widzieliśmy kogoś, kto w Twoje imię uzdrawiał i zabroniliśmy mu tego. Jezus mówi: nie zabraniajcie. Nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. A więc wolą Pana Jezusa było zupełnie co innego niż to, co podejrzewali apostołowie. I my czasem też, patrząc na braci odłączonych, myślimy sobie: oni nauczają, uzdrawiają w imię Pana Jezusa. Przecież my mamy monopol, my mamy pełnię prawdy i tak dalej. Popatrzmy takimi oczyma Bożymi. Być może Pan Bóg chce rzeczywiście, żeby ta Ewangelia dotarła różnymi kanałami i w różny sposób do różnych ludzi naszych czasów. Myślę, kochani, że doskonałym takim przykładem takiego pokornego spojrzenia na przyszłość jest życie zakonne. Nie wiem, czy wiecie, ale odbywają się w różnych zakonach kapituły co 3 lub co 4 lata lub po jakimś dłuższym okresie czasu i tam ustaleni są przełożeni w konkretnych placówkach. Ja właśnie dzisiaj po południu jadę do Niepokalanowa,
aby tam wziąć udział w kapitule i tam będą ważyły się losy konkretnych naszych placówek duszpasterskich. Wielu z Was pyta mnie, Ojcze Piotrze, czy w tym roku będą rekolekcje Zielonego Pastwiska, tak jak w zeszłym roku były, całkiem fajne i udane. Otóż nie ogłaszam tego, dlatego że nie wiem, co będzie w przyszłości. Mogę planować wyjazd Małego Chóru Wielkich Serc w lipcu, natomiast to, co będzie we wrześniu, a właśnie we wrześniu są planowane rekolekcje Zielonego Pastwiska, na 100% nie jestem w stanie jeszcze tego powiedzieć. Wprawdzie termin jest zaklepany, 13, 14, 15 września, ale co wtedy będzie? Czy wtedy przełożony, mój przełożony mi na to pozwoli? Jeśli ja będę przełożony, czy ja sobie pozwolę? No pewnie tak. Natomiast w sposób taki oficjalny będę mógł powiedzieć tylko wtedy, gdy będzie to ustalone przez kapitułę prowincjalną. I właśnie zakony też są takim obrazem takiego przewidywania, czy takiego popatrzenia takimi oczyma Bożymi. Dzisiaj ktoś jest przełożonym, za jakiś czas wstępuje do szeregu i znów jest podwładnym. I w takiej ogromnej pokorze trzeba przyjąć to, co przynosi po prostu wola przełożonych, to co mówi Duch Święty. A więc, kochani, dzisiejsza liturgia słowa uczy nas takiego realnego spojrzenia na znikomość życia ludzkiego. Żebyśmy zawsze brali pod uwagę to, czego Pan Bóg chce, żebyśmy planowali, ale oddawali plany naszemu Panu Bogu, bo pamiętajmy, tak jak ktoś powiedział, jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. Pamiętajmy, że zawsze do Pana Boga należy ostatnie słowo. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra. Jeśli Pan Bóg będzie tego chciał, jeśli będę wtedy jeszcze żył. Wszystkiego dobrego.